Pan Wok skrawasz. Piwo z waszych browarów jest jednym z najprzedniejszych. Zostawimy kilka beczek na zamku. Pamiętasz mnie? Siedziałem u ciebie w lochu. Kazałeś swoim ludziom mnie bić i torturować. Nie wiem, o czym mówisz. Nie boisz się tak sam między ludźmi chodzić? Pycha! Materiał, czyli sperma, pobieramy w drodze masturbacji, rozumiemy się. Dysponujemy literaturą i znakomitą filmoteką. Ola, wiesz, jaka ty piękna jesteś. Co? Jak tak mówisz? Z takim przekonaniem. I wiesz, i ty masz rację. Proponuję, żebyśmy napili się za nowe przygody. Malwinki. Panie Stefanie, na pańskiej kurtce znaleźliśmy ślady prochu strzelniczego. Ślady odpowiadają... Nie trzeba. To ja zabiłem mojego syna. Tato, no co ty? Kamil, ty jesteś fotografem. Tak będzie najlepiej. Wasz dział musi zwiększyć tempo. Jest obsuwa, plan trzeba wykonać, góra czeka na wyniki. Za dużo tniecie, o, tutaj, mówiłem. Pilnujcie wymiaru, bo mi później na prasach nie pasuje. Nie, nie, nie. Nie będę składał żadnego zażalenia. Nie, dziękuję. Do widzenia. Krzysiek, łapią! Co? Łapią! Wyrwij się! Kolego! Coś ostatnio było cię trochę więcej, jeśli dobrze pamiętam. Co to? No! Sam już wyglądałem jak ta beczka, to się w końcu wziąłem za siebie. Bardzo dobrze. A jak tam moje zamówienie? Degustacja. No co tak kontemplujesz? Wszystko w porządku? Szklanki nigdy nie stłukłeś. Proszę zrobić jeszcze raz badanie. Proszę zrobić Dopplera. Niech mi pan zaufa, dobrze? To pan mi nie ufa. Ja go znam lepiej niż pan. Ile go pan widzi? Pół godziny. Ja codziennie. I ja widzę, że z nim się dzieje coś złego. Ale... Rodzina często wie szybciej, że dzieje się coś złego. Nie jest pan jego rodziną. O to chodzi, o to chodzi. O procedury. Proszę bardzo. Niech pan napisze w karcie, że jestem jego rodziną zastępczą. Partnerem życiowym. Jestem jego duchowym przewodnikiem. Obojętny. Ale nie ruszę się stąd. Dopóki nie zrobi pan wszystkich badań.